Szanowni przyjaciele siatkówki na terenie miasta Lublin, witam Was gorąco w imieniu Politechniki Lubelskiej, jednego z głównych sponsorów lubelskiej drużyny LUK Politechnika Lublin. Szanowni Państwo, pomimo ciężkiej sytuacji, jaka panuje w tej chwili w kraju i na świecie, Politechnika dalej zamierza wspierać działania naszej drużyny w zawodach sportowych pierwszej ligi siatkówki. Wspomnę teraz trochę historii, może samej siatkówki na terenie miasta Lublin czy Polski. Szanowni Państwo, mnie nie było kiedyś na świecie, a był bardzo fajny zespół AZS-u w siatkówce, który grał w pierwszej lidze. To były lata 60., ja jestem troszeczkę końcówka lat 60., więc nie pamiętam tego, nie patrzyłem w historii. To potem przełożyło się, że zespół Awi Świdnik, który też grał w pierwszej lidze, gdzie byli świetni zawodnicy jak Łasko, Wójtowicz, grali w słynnej naszej reprezentacji, która zdobyła złoty medal. Wtedy już byłem na świecie, kibicowałem. To pozostało mi do tej pory. Jako rektor, ale także jako mieszkaniec miasta Lublin i pseudosportowiec zaangażowany w rozwój sportu fizycznego na terenie miasta Lublin. Szanowni Państwo, Politechnika, oddając swoje centra sportowe w 2016 roku po dużym remoncie, które przetrwały 40 lat, bo remont, budowa nastąpiła w latach 70., wtedy, kiedy Politechnika, Wyższa Szkoła Inżynierska przekształcała się w Politechnikę, oddaliśmy dla przyjaciół, którzy przyszli z ideą odbudowania siatkówki na terenie Lublina i województwa lubelskiego, powiedzieliśmy tak, będziemy wspierali Wasze działania, oddaliśmy naszą infrastrukturę do dyspozycji tych pasjonatów siatkówki. Dodatkowo, jak Państwo wiecie lub nie wiecie, ale powiem, po roku rozwoju zespołu zatrudniliśmy w ramach naszych możliwości obecnego trenera pana Maćka Kołodziejczyka, który bardzo sprawnie przeprowadził awans z drugiej ligi do pierwszej ligi i prowadził z sukcesami. Niestety troszeczkę przerwanie na jeden mecz zabrakło, że moglibyśmy być już w ekstralidze siatkówki w Polsce, zabrakło niewiele. Poprowadził, dalej jest naszym pracownikiem. Cieszymy się, że dalej klub podpisał z nim umowę na realizację ciężkiej pracy trenera, bo chodząc na prawie wszystkie mecze widzę, że oprócz zawodników to chyba on najbardziej to przeżywa nerwowo i nie wie, jak się nazywa w trakcie zawodu. W imieniu Politechniki zobowiązujemy się, czyli ja jako prorektor, że dalej będziemy wspierali, tak jak wspiera to LUK, deweloper, miasto Lublin, inicjatywę związaną z rozwojem siatkówki na terenie miasta i województwa i mam nadzieję, że w nowym sezonie 2020-2021 hala Musir będzie pełni zajęta, tak jak zdarzało się to na najciekawszych wydarzeniach z udziałem naszych siatkarzy, kibicować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku w okolicy wiosny otworzymy wspólnie z zawodnikami szampana i będziemy fetowali nasz historyczny awans do Ekstraligi siatkarzy i mam nadzieję, że nasi zawodnicy będą reprezentowali godnie Rzeczypospolitą Polską. Proszę zwrócić uwagę, mamy w tej chwili jednych z najlepszych zawodników na świecie, 3 razy mistrzostwa i będą brali udział w tym, co jest piękne w siatkówce, czyli w radosnych reakcjach, jakie odbywają się w trakcie meczu, bo jest to druga najbardziej popularna dyscyplina w Polsce pod względem liczby oglądających, a jednocześnie jest to najbardziej otwarta dyscyplina, gdzie możemy wszyscy spotykać się radośnie na trybunach sportowych. Szanowni Państwo, Politechnika w 2016 roku po remoncie swojej infrastruktury sportowej otworzyła się dla Lubelskiego Klubu Przyjaciół Siatkówki. Otworzyliśmy się całym sercem i dalej będziemy to wspierali także w roku kalendarzowym 2020 i 2021, czyli na tym przełomie 2020-2021. I mam nadzieję, że razem do Plus Ligi wejdziemy, tak jak i my i wy.
Politechnika Lubelska. Jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju. W etos jej pracy wpisane są precyzja i skrupulatność. Jednak naukowcy Politechniki często przełamują schematy, będąc cenionymi za swoją innowacyjność na całym świecie. Studenci wybierają tę uczelnię, by spełnić marzenia. Te wartości definiują także Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki. Dlatego z sukcesami gramy razem.